Hej, zapraszam Was dzisiaj na długo wyczekiwany film z aktualizacją serii najlepsi. Zaczynamy od korektorów. W ostatnich dwóch latach na rynku kosmetycznym pojawiło się tyle świetnych korektorów, że naprawdę nie wiadomo, który wybrać i można stracić głowę. Ten filmik ma właśnie temu służy, żebyście tej głowy nie tracili i znaleźli idealny korektor dla siebie. Tutaj będą korektory dla wszystkich. Film jest dla wszystkich, bo tutaj są wszystkie półki cenowe. Od 10 do 150 zł i wszystko pomiędzy. I wszystkie korektory są mocno albo bardzo mocno kryjące są w różnym stopniu zastygające i ładnie wyglądają na skórze pod oczami. Oczywiście takiej, która jest potraktowana pielęgnacją. Także jeśli taka tematyka was interesuje i chcecie się dowiedzieć co piszczy w trawie z korektorami, zapraszam do oglądania dalej. Na początku muszę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, w 2020 roku, czyli całkiem niedawno, robiłam taki film o najlepszych korektorach i on jest jak najbardziej w dalszym ciągu aktualny. Wszystkie korektory tam przedstawione dalej według mnie są świetne. Ten film ma raczej służyć jako taka, no właśnie, rynkowa aktualizacja tego, co teraz jest do kupienia. A po drugie, planowałam dzisiaj Wam pokazać wszystkie te korektory w akcji, aplikowane na skórę pod oczami, ale jak zaraz zobaczycie na słoczach, bo słocze Wam oczywiście pokażę, rozstrzał kolorystyczny między tymi korektorami jest olbrzymi. Wynika to oczywiście z mojego zamiłowania do używania samoopalaczy. I nie byłabym tego w stanie ograć tak, żeby wyglądało to dobrze. To byłaby antyreklama, a nie polecajki. Także w kwestii krycia, konsystencji. I wykończenie będziecie musieli zaufać mojemu słowu. Choć i tak mi się wydaje, że jak już jesteście na tym kanale, to chyba chociaż trochę temu słowu ufacie, co nie? Przejdźmy już do rankingu. Zaczynamy oczywiście od najtańszego korektora na dziś. Jest to propozycja drogeryjna. Jego cena wyjściowa, taka bez promocji, to jest coś około 13 zł, ale jego bardzo często widuję za jakieś 10-11. Jest to oczywiście korektor z Essence, czyli moja wakacyjna fascynacja. Ja go odkryłam właśnie gdzieś tak w około wakacyjnym okresie. Jest to Essence Camouflage Plus Matte Concealer. To jest korektor o bardzo, bardzo mocnym kryciu, który zastyga, który jest według producenta opisywany jako wodoodporny, długotrwały i wręcz zakrywający tatuaże. Tatuaże nie mam, więc nie mogę się w tym temacie wypowiedzieć, ale bardzo dobrze, bardzo mocno i trwale kryje cienie pod oczami i za tę cenę naprawdę no już chyba taniej być nie może i lepiej być nie może. Ja potrzebowałam dobrych kilku minut, jak go testowałam po raz pierwszy, żeby się pogodzić z tym, że obecnie w drogeriach są tak tanie i tak dobre korektory. Minusem, bo minus musi być oczywiście jest jego bardzo ograniczona kolorystyka. Tutaj jeżeli się nie wstrzelicie w jakiś z tych odcieni dostępnych stacjonarnie, no to niestety ciężko będzie cokolwiek poradzić, ale tak sobie myślę, że przy takiej półce cenowej jeszcze może wyhaczeniu go na jakieś promocji minus 50%, nie byłoby szkoda kupić kilku odcieni i po prostu domieszać sobie tak, żeby pasował nam idealnie. Można by wręcz powiedzieć, że jest to ultra tanioszka, natomiast nie jeżeli chodzi o jego jakość. Jakość jest jak najbardziej dorównująca tym wysokim półkom, zastygający, wodoodporny, mocno kryjący. Można by tylko jeszcze się prosić o więcej kolorów. Zaraz po Essence mamy kolor... Kinia mi na kolana. Zapraszam, zapraszam. Tak to się właśnie robi. Tam, zobacz tam. Tam jest twoja widownia. Proszę bardzo. Oj, czy mruczę. My to już sobie nagramy razem. To jest ostatnia z tą inwazją kotów na kanale. Nie wiem. Wracając do tematu. Zaraz po Essence mamy kolejny tani korektor, kolejny drogeryjny korektor, który został wypuszczony całkiem niedawno, który bardzo, bardzo przypomina mi pewien wysokopółkowy odpowiednik. Jest to korektor, który też możemy kupić za około 13 zł, ale w cenie promocyjnej, a jego regularna cena to jest 25 zł. I jest to oczywiście korektor z Eveline. To jest całkiem niedawne moje odkrycie. No myślę, że kilka miesięcy temu ten korektor ujrzał światło dzienne. Jest to bardzo mocno kryjący kremowy, Zastygający korektor, który do złudzenia przypomina mi korektor z Hourglass, czyli też jeden z moich ulubieńców. Ja bym go bardzo często. Bardzo często, no właśnie. Ja bym go bardzo chętnie częściej używała, ale jest z nim taki jeden mały problem, że tutaj mamy bardzo jasne kolory. Ja mam w ręku 15, który w tej gamie jest najciemniejszy i jest taki dla mnie na pograniczu bycia za jasnym. Tutaj się aż proszę o katastrofę makijażową. Także jest świetny. Natomiast dla ciemniejszych osób będzie tutaj problem. Z drugiej strony, wszystkie osoby o bardzo jasnej karnacji będą zadowolone. Nieważne czy szukacie bardziej neutralnych, czy ciepłych odcieni, to ta gama kolorystyczna tutaj Wam przyjdzie z pomocą. Naprawdę świetna rzecz. Tanioszka, ale też o bardzo wysokiej jakości. Ja jak zawsze bym się tutaj prosiła i puszcza oczko do Eveline z prośbą o ciemniejsze odcienie. Chociaż jeszcze jeden odcień ciemniejszy, bo fakt faktem, że ten korektor poprzedni, który już był na rynku, taki bardziej kryjący, Magical Perfection chyba um, ma troszkę ciemniejszy kolor, który pasuje mi lepiej, ale za to ten, ta formuła bardziej mi leży. Także mamy kolejny przystępny cenowo, ale podbijający serca jakościowo korektor dostępny stacjonarnie. Następna propozycja może u Was wywołać niemałe zdziwienie. Bo ten korektor za często na kanale się nie pojawia. Mam wrażenie, że pojawił się tylko dwa razy. Wynika to po prostu z tego, że nie mogę znaleźć dla siebie w tej gamie kolorystycznej idealnego odcienia. A przy tylu korektorach, jakie mam, które zaraz zobaczycie, łatwiej mi jest po prostu sięgać po te, które kolorystycznie mi pasują. Tak prosta sprawa. A o którym korektorze mowa? Jest to korektor, znam, i to jest ten Pro Shaping Concealer. Nam ma dwa korektory w swojej ofercie, ten w większym opakowaniu i mniejszym. Osobiście raczej wam polecałabym ten większy i już mówię dlaczego. Jego formuła jest teoretycznie nawilżająca. Mówię teoretycznie, bo jakoś nie pokładam wielkich nadziei w nawilżeniu, w kolorówce, ale taka obietnica od producenta tutaj widnieje na opakowaniu. Jest natomiast korektor o bardzo cienkiej konsystencji. On jest niesamowicie wodnisty. Z tą swoją wodnistością wręcz trochę mi na myśl przy wod Wchodzi korektor z Nataszy Denony, bo ta konsystencja jest niesamowicie leciutka. Natomiast jest to korektor bardzo kryjący i zastygający, czyli tak naprawdę można by się uprzeć, że nie wymaga już żadnego przypudrowania. I tutaj każdy, tak jak mówiłam na początku, korektor w mniejszym lub większym stopniu będzie zastygał, szybciej lub wolniej. Ten jest z tych mocno zastygających i tak ym, odpowiednio zastygających, jeżeli chodzi o tempo. Czyli rzeczywiście jesteśmy w stanie sobie rozblendować ten y, korektor bez problemu, bez walczenia z jego zastyganiem. Natomiast mamy też pewność, że jak go nie przypodrujecie w ciągu dnia, to on w jednym miejscu z wami cały czas zostanie. Także mamy tutaj korektor, który jest zastygający, długotrwały. O mocnym kryciu i z kolagenem, czyli ma właściwości nawilżające. I to wszystko za zawrotną kwotę 31 zł. To jest oczywiście cena wyjściowa. Na pewno dałoby radę go dorwać trochę taniej, na przykład promocji minus 50%, bo jest to korektor dostępny w Rossmanie, a tam taka promocja często się pojawia. I ten korektor nam to jest jeden z takich produktów, o którym wiecie, że jest świetny. Ale z jakiegoś powodu nie pojawia się często ani w blogosferze, ani na przykład u Was na twarzy, chociaż go macie, a wynika to po prostu z tego, że macie inne, lepiej dobrane kolorystycznie, albo z danej oferty nic Wam konkretnie nie pasuje. Formuła natomiast jest świetna, także nie mam wątpliwości, że jeżeli traficie dla siebie z kolorem, to z tej formuły też będziecie zadowoleni. Był już zamiennik korektora z Hourglass, to teraz czas na zamiennik korektora Start. I kolejna propozycja, to też była moja niemała obsesja zaraz po odkryciu, też tak gdzieś w okolicy chyba czerwca-lipca i był to korektor z Gosza. I to jest moja kolejna polecajka, to jest tak świetny korektor, że jeżeli uwielbiacie korektor start, ale jest może to dla Was zbyt duży wydatek, to polecałabym się Wam zainteresować tym gagatkiem, bo jego konsystencja, krycie, zastyganie, trwałość, wszystko jest jota wiotę, takie samo jak tart co nie jest takie samo, to jest oczywiście cena wyjściowa około 45 zł, Gorszy jest dostępny w Hebe, tak na zmienię. Natomiast online w sklepach internetowych dostępny jest wręcz za połowę taniej i to z jeszcze szerszą gamą kolorystyczną. Także gdyby podpasowała wam konsystencja ale kolor nie był do końca dla was, to warto właśnie poszukać w innych źródłach, bo jest to jeden z moich ulubionych korektorów, i przez długie miesiące męczyłam go na twarzy. On też jest z tych kremowych korektorów. Może powinnam sprostować, co ja rozumiem przez to, że one są kremowe. To znaczy, że jak sobie tak przejdziecie palcem po skórze z tym korektorem, to normalnie macie wrażenie, jakbyście dotykali kremu, a nie płynnego produktu. Także jest taka bardziej gęsta, bogata konsystencja. Jest to również korektor zastygający, ale jest to taki komfortowy mat. On nie jest sucho wyglądający, on nie jest obciążający. Um, nie jest to może też jakieś takie mur-beton zastyganie. Na pewno bardziej trwałe i mocniejsze takie, wiecie, utrwalenie się ma ten korektor, znam. Natomiast ten jest bardzo komfortowy i bardzo ładnie, świeżo pod tym okiem wygląda. Ja najczęściej sięgałam chyba właśnie po ten kolor 004, który jest dość ciemny i żółty, i w tym momencie byłby za ciemny i za żółty, ale na pewno jeszcze do niego wrócę świetna rzecz. A skoro mowa o obsesji, to ten następny korektor spokojnie obsesją można nazwać bo choć mam tyle korektorów i jeszcze więcej, to po niego sięgam bardzo, 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 bardzo często. Jest to oczywiście korektor z Rimela Multitasker. Ja już mam wszystkie odcienie jego, ok? Nawet te, które nie są dostępne w Polsce, zamówiłam je sobie na miesiące wakacyjne, bo na pewno będę ciemniejsza i na pewno mi się te odcienie przydadzą. To jest korektor bardzo mocno kryjący, tak mam wrażenie, że troszkę odstający pod tym względem od innych, które dzisiaj Wam pokażę, chociaż one wszystkie i tak są już mocno kryjące. To ten jest naprawdę bardzo, bardzo kryjący. Jego konsystencja jest zarazem kremowa i gęsta, jest zastygający i zastygający dość szybko. Ja go też bardzo lubię używać na całą twarz, w takie dni, wiecie, lenia, gdzie nie chce mi się sięgać po następny produkt, tylko jadę po całej twarzy, raz, dwa, trzy gąbka i on już jest utrwalony, naprawdę. Jest niesamowicie trwały, ładnie wyglądający, wręcz tak promiennie wyglądający i czy wspomniałam o tym, że bardzo mocno kryje? No właśnie. Jego cena standardowa to jest coś około 45-50 zł, ale oczywiście można go dorwać wręcz o połowę taniej, czy to w drogeriach stacjonarnych w trakcie promocji, czy to w drogeriach online, prawie zawsze. No, jest to na pewno jedna z takich moich miłości myślę, że trafi kiedyś do takiego panteonu najlepszych korektorów, które z jakichś względów pokochałam bardziej niż inne. Z tym następnym korektorem jest trochę tak, jak z tym z marki Nam, czyli od momentu, kiedy pojawił się pierwszy raz w trakcie jakiegoś testu, już więcej na kanale nie zawitał, ale uwierzcie, że tutaj nie ma jakiegoś specjalnie głębszego dna. Po prostu tak się zdarzyło. Na moją obronę mam też argument, że trzymam go po prostu w toaletce na dole w sypialni i używam go na makijażu dziennego, ale nie do nagrywania. I co to w ogóle jest? Jest to korektor Milani Conceal and Perfect, czyli ten z tej samej serii, która kiedyś w postaci podkładu święciła triumf. Na YouTubach. Sama zresztą ten podkład bardzo lubiłam. A korektor też jest świetny, tylko jakoś się tak nie przebił, tak samo jak ten podkład. Bardzo mocno kryjący, bardzo kremowy, bardzo łatwo blendujący się, dosłownie trzeba, wiecie, dwa ruchy i on już jest nałożony. Mało tego, kolejnym olbrzymim plusem tego korektora jest to, że on ma niesamowicie wielką, właściwie szeroką gamę kolorystyczną. Tutaj odcieni mamy mnóstwo, naprawdę. Mam ochotę powiedzieć, że coś około 30, bo są to bardzo jasne, wszystkie pośrednie i bardzo ciemne kolory, zróżnicowane też pod względem Odcienia, a odcień w korektorze jest bardzo ważny, bo jak sobie kupicie jakiś bardzo biały odcień, który jest dla Was za chłodny, to nawet bardzo mocno kryjący nie zakryje Wam cieni. Także to nie zawsze jest kwestia tego, że korektor nie kryje, tylko że źle dobraliście odcień. No ale właśnie, tutaj tego problemu być nie powinno, bo rzeczywiście tych kolorów jest mnóstwo. A jego cena to jest coś pomiędzy byciem tanim a drogim produktem, bo ta cena standardowa to jest około 62 zł. Chociaż też go widywałam za około 30 w internecie, także zależy, gdzie traficie. Jest to na pewno świetna formuła i jego ogromnym plusem, który wręcz stawia go wyżej w rankingu, nie tylko pod względem ceny, ale też plusów od reszty tutaj propozycji jest to, jak dużo kolorów jest dostępnych. Normalnie dostaniecie go w Daglasie online. Nie przypominam sobie, żeby był dostępny stacjonarnie, natomiast można sobie wpisać słocze w internecie i sobie je porównać z kolorami, które. Znacie z innych korektorów, na pewno coś do siebie dobierzecie. Obiecuję wam to, wierzę w was i też na pewno będziecie z tego korektora zadowoleni, bo też uważam, że powinien dostać więcej uwagi. Oprócz tej bardzo szerokiej gamy kolorystycznej, jego plusem jest bardzo mocne pełne krycie, zastyganie i wodoodporność. Także kolejna świetna propozycja. No, i w końcu na salony wchodzi on. Bardzo świeża nowość, jest to korektor Ideal Blur z Afektu. To jest korektor o bardzo mocnym kryciu, zastygający, który wygląda przepięknie na skórze pod oczami. On jest wręcz, mam marzenie, trochę taki wygładzający. Jego natomiast ogromnym minusem, i uważam to naprawdę za ogromny minus, ale z bólem serca, bo jest to świetna formuła, jest to, że ma tylko dwa odcienie. I takie bardzo jasne odcienie osobiście stanowią dla mnie ogromny problem, bo ja nawet w naturalnym środowisku taka najjaśniejsza nie jestem, więc po prostu wyklucza mnie to z możliwości używania go, a chciałabym go Wam pokazywać, polecać częściej. Tak samo zresztą, wiecie, jak ten korektor czy także z szeroko otwartymi oczami będę wypatrywać z dnia, kiedy afekt wypuści szerszą gamę kolorystyczną tego korektora, bo jest tego wart. Albo jeszcze chociażby, żeby trochę był ciemniejszy, albo bardziej brzoskwiniowy, to już mnie uratowało. Ale jeżeli jesteście z tych bardzo jaśniutkich osób i szukacie polskiego, mocno kryjącego korektora z odrobinę wyższej półki cynowej, to będzie to propozycja dla Was. I tak samo jak poprzednicy. Mocne krycie, zastyganie, kremowa konsystencja. Miodzio. Producent obiecuje, że jest to nie tylko korektor, który nie wysusza delikatnej skóry pod oczami, ale jeszcze ją dodatkowo wygładza i że jest przeznaczony do skóry albo już z pierwszymi oznakami starzenia, albo już wręcz dojrzałej. Ja bym się z tymi obietnicami jak najbardziej zgodziła ze względu na jego bardzo wodnistą, jedwabistą i wygładzającą konsystencję. On jest bardzo delikatny. W swojej konsystencji. On nie daje Wam żadnego w ogóle uczucia obciążenia, trzyma się cały dzień. No i właśnie jest to kolejny powód. Te wszystkie powody tak naprawdę mm, przyczyniają się do tego, że ubolewam nad tym, że nie mogę go używać częściej. Naprawdę niesamowite cacuszko. Według mnie wart swojej ceny. I tak jak Wam mówiłam przy tym korektorze z Rimmela, że bardzo lubię go używać jako ogólny produkt do twarzy, nie tylko pod oczy, tak też ten następny korektor świetnie się w tej funkcji sprawdza, czyli korektoro podkładu. Jest to produkt z Kiko, czyli Full Coverage 2-in-1 Foundation and Concealer. I jest to rzeczywiście produkt konkretnie przeznaczony do używania zarówno pod oczy i na całą twarz, bo jest tu też większa pojemność. Mamy w buteleczce aż 25 ml. To jest Troszkę mniej od normalnego podkładu, który mamy 30 ml, ale zdecydowanie więcej od korektora. Przy których przeważnie znajdujemy pojemność 10-15 ml. Także jest to taka fajna hybryda, i to też jest korektor, który zrobił na mnie niemałe wrażenie, kiedy używałam go pierwszy raz. W zeszłym roku był taki moment, że każdy korektor, którego się dotknęłam, wyglądał świetnie, i on był też z tym jednych, który bardzo zapadł mi w pamięć. Ogólnie cała ta buteleczka, jak i jego aplikator, który jest takim sporym kopytkiem, przyczyniają się do tego, że odnosimy wrażenie, że mamy coś pomiędzy podkładem a korektorem, ale to jak on wygląda, na skórze, to jak się nosi, to jak ładnie wygląda, to jak mam mocne krycie, naprawdę pozostawia niemałe wrażenie. I tutaj też mamy sporą gamę kolorystyczną, która jest też bardzo fajnie opisana. Bo ja mam kolor na przykład WR30 i to znaczy Warm Rose 30, czyli jest ciepły, delikatnie czerwony i w takiej właśnie. Na początku skali. Także podobnie jak w przypadku tego korektora z Milanii, do wyboru mamy zarówno tonację, czyli jasny czy ciemny, jak i kolor, czyli czy różowy, neutralny czy żółty, co uważam za ogromny plus. Jego cena natomiast to jest coś około 75 zł w cenie regularnej, a około 55 w promocjach. Choć tak naprawdę, jakby przeanalizować cenę za jeden ml tego produktu, to mogłoby się okazać, że inne propozycje są od niego o wiele droższe. A skoro o tych droższych propozycjach mowa, to już do nich przejdźmy. Mam dzisiaj dla Was takie dwie i pół propozycje z wysokiej półki. Zarazem wytłumaczę o co chodzi. Zaczniemy od korektora, który nie dojrze przepięknie wygląda. Ja Wam mówiłam, że to opakowanie absolutnie wygrywa u mnie wszystkie rankingi. To jest to jeszcze um, część serii, która też podbiła moje serce. Jest to Lorek Pro, ta seria Soft Focus. On jest też taki bardzo wodnisty, ale zarazem kremowy, czyli nie zostawię Wam takiego uczucia, Suchości, bo niektóre takie ultra wodniste korektory tak nieprzyjemnie się aplikują. On się cudownie blenduje, jest też oczywiście zastygający. Jego minusem powiedziałabym, że jest intensywny zapach. Chociaż dla mnie nie jest on jakiś przeszkadzający, wręcz go lubię, bo to jest ten zapach pijanego pączka. Czyli trochę słodki, trochę alkoholowy zapach, ale on też nie drażni moich oczu osobiście, więc spokojnie go używam bez żadnego problemu. Oczywiście, no nie mam jaśniejszego koloru niż ten, który jak widać, dzisiaj by mi nie do końca pasował. Ale ta formuła jest mistrzowska. On się daje zbudować do krycia absolutnie pełnego, sam z siebie już ma bardzo mocne krycie, ale jakbyśmy nałożyli tak właśnie dodatkową jeszcze kropeczkę, to mamy full, full wypas. Jest to też bardzo fajna konsystencja i zastyganie, czyli właściwie jego trwałość, która się świetnie sprawdzi na skórze dojrzałej. Czyli jeżeli macie bardzo cienką skórę, albo odwodnioną, albo z dużą ilością zmarszczek, albo która zachowuje się... Jakby była, to ten korektor będzie u Was wyglądał jak marzenie, bo nie będzie wchodził jakiejś zmarszczki i załamania, przez to, że on jest zastygający, ale nie będzie też dawał uczucia obciążenia ze względu na swoją lekką konsystencję. Jedyne, co może tutaj drażnić, to jest właśnie albo jego zapach, albo jego cena, bo standardowa cena tego korektora to jest coś około 110 zł. Widziałam go w internecie, wręcz w dniu, kiedy kręcę ten film na stronie Douglasa, widziałam, że jest dostępny za 85 zł promocji. Myślę, że jak na niego to jest bardzo dobra cena. Też Wam gorąco polecam. Jak szukacie czegoś właśnie do cienkiej, dojrzałej skóry, ale właśnie coś z wyższej półki cenowej, z większą też dostępnością kolorystyczną, jak to przeważnie w wysokiej półce bywa, to też będziecie z niego bardzo zadowoleni. No i mamy już końcówkę naszego zestawienia, czyli ostatnia albo przedostatnia pozycja, zależy jak na to patrzeć. Na dziś jest to korektor za 150 zł i jest to oczywiście Anastasia Magic Touch Concealer. To jest rzeczywiście magic touch, bo on nie jest taki do końca standardowy. On ma co prawda bardzo mocne krycie, naprawdę mega. Ja bym powiedziała, że cała wyjątkowość tego korektora polega na jego wykończeniu, kiedy zastyga, bo on zastyga, ale... To zestyganie jest takie dość opóźnione w czasie, także mamy naprawdę sporo um, okazji, żeby go rozblendować, albo dołożyć, albo zrobić coś z nim innego. Oczywiście, jak utrwalimy pudrem, to wszystkie korektory z dzisiaj są trwałe przez cały dzień. Ja mówię o zestyganiu jako o samo się bez dotknięcia pudrem. I ten korektor z Anastazji zastyga w taki bardzo świeżo naturalnie wyglądający sposób, że mamy wrażenie, że on jeszcze nie zastygł, bo zostawia w sobie takie delikatne satynowe em, odbijanie światła, ale on już jest utrwalony. Także powiedziałabym, że jeżeli szukacie korektora, który jest mocno kryjący, którego nie chcecie w ogóle pudrować, ale zależy wam na zastygnięciu, na tym, żeby się utrwalił, ale żeby nie był matem, a bardziej takim promiennym wykończeniem, to to jest korektor dla was. Kolejna zaleta korektora z wysokiej półki cenowej, czyli znowu szeroka gama kolorystyczna, zróżnicowanie tonacji, też łatwo dobrać coś dla siebie. No i Anastazja jest już obecnie dostępna stacjonarnie w seforach, także myślę, że jeden z łatwiej dostępnych kolorów czy ogólnie korektorów. Mi jedynie nie do końca pasuje to opakowanie. Już wam to mówiłam, że co wygląda bardziej jak taki sztyft niż jak korektor. To też ma swoją fajną funkcję, że możemy jak mamy więcej odcieni na przykład w kufrze ułożyć, wiecie, do góry nogami wtedy te kolory widzimy, ale jak one u mnie leżą w szufladzie, to wolałabym tutaj widzieć kolory, ale to już jest wiecie, to już jest indywidualna preferencja. Także jeżeli mowa o top 10 najlepszych korektorów w ostatnim czasie, to to by było na tyle, ale... No właśnie, mam jeszcze jedną propozycję, bo to jest trochę tak, że ten korektor również zasługuje na Waszą uwagę, ale on nie jest jeszcze teoretycznie dostępny w Polsce. Mowa tutaj o korektorze One Size, czyli z marki Patryka Stara i mówię, że teoretycznie nie jest dostępny w Polsce, bo samego produktu nie dostaniecie, ale markę One Size powoli wprowadza Douglas. Jak wejdziecie na stronę i poszukacie przez marki, to rzeczywiście tam kilka produktów już do brwi jest, jeszcze, jest też ten puder sypki, który testowałam, który był ok, korektora jeszcze nie ma. Daje mi to nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie on dostępny chociażby na stronie, a jak najbardziej na to bycie na stronie zasługuje. I mamy tutaj do czynienia z naprawdę absolutnym mistrzostwem, jeżeli chodzi o formulację, bo jest to bardzo mocne krycie, takie 5 na 5, jest tutaj kremowa, taka wręcz luksusowa w odczuciu konsystencja i dość szybkie zastyganie i zastyganie na mur beton. To jest unikatowe połączenie wszystkich cech. Które gdzieś tam wspominałam w innych korektorach, które świetnie się też zachowuje jako właśnie produkt pod oczy. Także gdybym miała taką okazję, żeby się zaopatrzyć więcej odcieni, to na pewno to zrobię, bo chociażby teraz chciałabym go używać, a ten kolor jest dla mnie za ciemny. Także mam nadzieję, że dostanie tego korektora niedługo będzie o wiele łatwiejsze i że wszyscy będą się mogli cieszyć z cudownego dziecka Patryka Stara. I na dzisiaj to już wszystko. To były wszystkie nowe lub nowo odkryte przeze mnie korektory, które według mnie są najlepsze i które zdecydowanie zasługują na Waszą uwagę. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, ze względu na to, że teraz znalezienie mocno kryjącego, zastygającego i trwałego korektora, który ładnie wygląda pod okiem, nie jest jakimś wielkim wyczynem dla firmy, ale i tak warto wiedzieć, które są najlepsze. To jest oczywiście bardzo subiektywny ranking, ale moim skromnym zdaniem, Mam całkiem spore doświadczenie w zakrywaniu mocnych cieni pod oczami, więc mogę się w tym temacie wypowiadać. Mam ogromną nadzieję, że znaleźliście jakąś propozycję dla siebie, co najmniej jedną. Jestem bardzo ciekawa, czy macie już te korektory u siebie. Jeżeli tak, to napiszcie koniecznie, jak się u Was sprawdzają. Tylko pamiętajcie, że też bardzo ważne jest to, żeby mieć dobry odcień, a nie tylko mocno kryjącą formułę. No i też pytanie, czy znajdzie się wśród moich widzów osoba, która ma wszystkie te korektory? Jeżeli tak, to piątka. I nie będziemy o tym mówić. No i też czekam na Wasze propozycje co do tego, jaką kolejną kategorię z serii najlepszych aktualizować. Coś tam słyszałam o kremowych produktach albo o pudrach sypkich, a może coś innego jeszcze Was bardziej interesuje. Dajcie znać, na pewno coś wymyślę. Standardowo w opisie pod filmem zaniecie pełną listę kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, wraz z linkami, pod którymi możecie je znaleźć. I postaram się znaleźć takie linki, pod którymi w tym momencie te produkty są w promocjach. Coś tam poszukam. A w opisie też są szczegóły mojego makijażu, tego, co mam na ustach, ubioru, paznokci. W opisie zawsze jest wszystko, także tam was zapraszam serdecznie. A jeżeli się wam ten filmik spodobał, miło spędziliście ze mną czas i odkryliście coś ciekawego dla siebie, proszę was o zostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają. Zawsze w środę i zawsze w sobotę. Ostatnio pojawiły się takie dwa filmy. Zobaczcie, czy coś nie umknęło YouTube'owi i Wam. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!